Otwieram obrady 47. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Bełżycach. Witam serdecznie pana burmistrza Ireneusza Łuckę, panią sekretarz Jannę Kaznowską, pana skarbnika Piotra Gradowskiego, członka zarządu powiatu pana Grzegorza Kozioła, kierownika referatu Szymona Topyło. Stwierdzam, że w obradach aktualnie uczestniczy zgodnie z listą obecności 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wnoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Szanowni Państwo, informuję, że obrady są transmitowane na portalu mieszkańca, na którym udostępniony jest porządek obrad wraz z załącznikami. Przechodzimy do punktu drugiego. Zapoznanie z porządkiem obrad sesji. Porządek obrad jest wyświetlony na ekranach, a został wysłany do Państwa pocztą elektroniczną. Czy mają Państwo uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Zamykam punkt drugi. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół z 45. sesji Rady Miejskiej w Bełżycach. Jeden. Na zwyczajnej? Protokół z 45. sesji nadzwyczajnej był włączony do wglądu w biurze rady. Został również przesłany pocztą elektroniczną do radnych. Czy mają Państwo uwagi do protokołu? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu. Informuję, że mamy kworum. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o zamknięcie głosowania i podanie wyników. Stwierdzam, że protokół z 45. sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej został przyjęty większością głosów, 12 za, 1 wstrzymujący i 2 nieobecnych radnych. Zamykam punkt trzeci, przechodzimy do punktu czwartego. Sprawozdanie burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji. Proszę pana burmistrza o przedstawienie sprawozdania od czasu ostatniej sesji. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy radni, szanowni państwo, szanowni goście. Okres sprawozdania obejmuje termin od 7 października do 28 października tego roku. W tym czasie odbyły się najważniejsze wydarzenia i rozstrzygnięcia. 10 października odbyły się obchody jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wzgórze. Jeszcze raz serdecznie gratuluję jubilatom i życzę wszystkim członkom OSP Wzgórze aktywnie biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych tyle samo powrotów, co wyjazdów. Tego samego dnia na zaproszenie rodziny Ariaf brałem udział w uroczystości w Warszawie włączenia Fundacji Odety Nimroda Ariafa do grona znamienitych darczyńców Muzeum POLIN, a kolejnego dnia 11 października w Bełżycach gościliśmy rodzinę Ariaf i jej przyjaciół w ramach ich corocznego przyjazdu w terminie związanym z rozstrzelaniem w październiku 1942 roku części mieszkańców getta, w tym ojca pana Nimroda Ariafa. W dniach 13-15 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Uczestniczyłem w akademiach szkolnych w Krzów, Babinie, jak również w Szkole Podstawowej nr 1 i 2. Natomiast na podsumowanie tych obchodów 15 października w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz wyróżnionymi nauczycielami, w tym nauczycielami, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego.
19 października w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste podpisanie przez wszystkie samorządy powiatu porozumienia Bystrzyca, które Państwo na poprzedniej sesji zaakceptowali. 20 października w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika odbyła się kolejna edycja gminnego konkursu poezji i pieśni patriotycznej zorganizowana właśnie przez Zespół Szkół, a w szczególności przez panią Elżbietę Kaszlikowską, której serdecznie dziękuję za organizację tego wydarzenia, a uczestnikom gratuluję udanych i wzruszających występów. 22 października dokonałem przeglądu trwających prac związanych z przebudową ulic. W trakcie oględzin i spotkania z mieszkańcami ulicy Wzgórze doszliśmy do wniosku o konieczności pilnego rozszerzenia zaplanowanych prac o formę chodnika, a tak naprawdę opaskę wzdłuż budowanej drogi w części, gdzie nie została zaprojektowana ze względu na brak pasa drogowego. W trakcie tych rozmów właściciele sąsiadujących nieruchomości wyrazili zgodę na użyczenie pasa gruntu około 80 cm, aby umożliwić wybudowanie takiej opaski w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszym na tym odcinku. W związku z tym również został przygotowany aneks do realizowanej inwestycji. Zaakceptowałem dodatkowe prace i wydłużyłem termin ukończenia tego zadania do 16 listopada. Ze względu również na zmiany projektu w trakcie jego realizacji, szczególnie tutaj jeśli chodzi o ulicę Żytnią, także wystąpiła konieczność wydłużenia okresu realizacji tego zadania do 16 listopada. 25 października w Kazimierzu Dolnym w Muzeum Nadwiślańskim wspólnie z panią dyrektor Miejskiego Domu Kultury podpisałem umowy dotyczące współpracy przy tworzeniu i promocji nowego szlaku historycznego poświęconego powstaniu listopadowemu, związanym właśnie z walkami korpusu generała Sierawskiego, które odbyły się na terenie naszej gminy i gminy Kazimierz Dolny. To bardzo cenna inicjatywa, a już w dniu wczorajszym, 28 października, odbył się pierwszy rajd pieszy, który właśnie wyruszył z Wronowa, gdzie na ścianie kaplicy jest tablica upamiętniająca poległych podczas bitwy pod Wronowem. W rajdzie uczestniczyli uczniowie z nauczycielami ze szkoły w Krzu i Wronowie oraz Kazimierza Dolnego. Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem. Dziękuję serdecznie dyrektorom szkół, którzy włączyli się w to wydarzenie i młodzieży, która również uczestniczyła w tym rajdzie. 26 października uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej do spraw Centrum Usług Społecznych, które odbyło się w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie, podczas którego miałem okazję wspólnie z panią dyrektor CUS Anną Ostasz zaprezentować, jak powstawało nasze centrum usług, jakie są jego podstawowe założenia, jakie będzie spełniać funkcje i doskonale zaprezentować Bełżycę na forum ogólnopolskim. 27 października uczestniczyłem w spotkaniu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim dotyczącym zasad wydatkowania przyznanych samorządom środków w ramach Polskiego Ładu. Pragnę poinformować, że wszystkie złożone przeze mnie wnioski uzyskały akceptację i gmina Bełżyce uzyskała dofinansowanie największe spośród wszystkich gmin powiatu lubelskiego na łączną kwotę 10 610 000 zł. Jest to, przypomnę, budowa ulicy Wojska Polskiego wraz z rondem na ulicy Bychawskiej oraz drogą wewnętrzną, która będzie łączyć tą ulicę z halą sportową i basenem. I również jest to modernizacja ulicy Krakowskiej, Zielonej Małej oraz ulicy Rynek. A trzeci wniosek to modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w zakresie opisanym we wniosku. Podczas tego spotkania zostały także przedstawione zasady kolejnego naboru wniosków, który zostanie ogłoszony już w listopadzie. Gminy mogą ubiegać się o podobne dofinansowania jak w tej edycji, jak również będzie rozszerzony aplikacja o możliwość składania wniosków dla miejscowości, gdzie były PGR-y. To będzie dodatkowy wniosek, który będziemy mogli złożyć w ramach tego następnego naboru. 28 października zakończony został remont cmentarza z I wojny światowej. W wierzchowiskach ustawiono nowy metalowy krzyż, który zastąpił dwa poprzednie mocno zniszczone krzyże drewniane. Uzupełniono ogrodzenie i furtkę oraz wymieniono tablicę informacyjną, która aktualnie jest dwujęzyczna i ma rozszerzoną treść historyczną. Zadanie jest współfinansowane z Czarnego Austriackiego Krzyża. Pragnę dodać, że trwają prace następujące w tej chwili na terenie naszej gminy, takie bardziej znaczące, a więc trwa budowa żłobka, roboty ziemne, usunięto już kolizję, zdemontowano plac zabaw,
Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonywana już jest izolacja hali sportowej. Trwa przebudowa budynku szkoły w Matczynie od strony wejścia do kotłowni. Trwają prace konserwatorskie przy figurze świętego Antoniego Padewskiego. Termin zakończenia to 24 listopada. Trwa przebudowa miejsca pamięci przy szkole podstawowej nr 2 dotycząca udziału mieszkańców wzgórza, między innymi w Bitwie Warszawskiej. Termin to jest też do końca listopada tego roku. Są ogłoszone przetargi, czekamy na tutaj rozstrzygnięcia, mianowicie jest ogłoszony przetarg na modernizację ujęcia wody w Matczynie i budowę wodociągu do Babina, jak również na przebudowę odcinka drogowego w Matczynie. Ważna informacja, którą chciałbym jeszcze dodać, ponieważ chcę, żeby Państwo mieli taką świadomość, oczywiście będziemy o tym rozmawiać pewnie przy kolejnych sesjach, gdzie będziemy już analizować konkretne rozstrzygnięcia i rozwiązania dla przyszłorocznego budżetu. Natomiast dostałem propozycję od Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej na możliwość pozyskania 50-procentowej dotacji na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przy równoczesnej możliwości pozyskania używanego obecnie 14-letniego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego używanego na bieżąco przez Państwową Straż Pożarną. Warunkiem takiej jakby możliwości jest również udzielenie dotacji przez gminę dla Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby naszej jednostki JRG. Koszt dotacji gminy, jaki musiałby być na to zadanie zaplanowany, to kwota 400 tysięcy złotych. Natomiast biorąc pod uwagę, że to dofinansowanie na zakup naszego samochodu nowego na potrzeby KSRG byłoby też na poziomie około 50% samochodu średniego, to łącznie w przyszłorocznym budżecie na te operacje finansowe związane z zakupami tych samochodów, o których wspomniałem, musielibyśmy zabezpieczyć około 900 tysięcy złotych. Proszę Państwa, z mojej strony to tyle najważniejsze informacje. Jak będą w przyszłości potem jakieś pytania, to udzielę informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam punkt czwarty, przechodzimy do punktu piątego. Informacja Zarządu Powiatu w Lublinie dotycząca pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych numer 2238L, 2319L, 2321L i 2324L położonych w granicach administracyjnych gminy Bełżyce. Proszę bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu, przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować Państwu za zaproszenie, za dotychczasową, dobrą współpracę Państwa Radnych, Pana Burmistrza z Zarządem Powiatu, za wspólne inwestycje, które mieliśmy do tej pory przy Państwa współudziale, współfinansowaniu. Serdecznie Państwu dziękuję i myślę, że przekazanie tych dróg, o których zaraz powiem, nie zakłóci naszej dobrej współpracy. Ja powiem Państwu, z czego to wynikało, to przekazanie kaskadowe, bez takiego głębszego porozumienia z Państwem, z uwagi na to, że w roku 2019 zarząd województwa, pan marszałek, wystąpił do zarządu powiatu z informacją o przekazaniu drogi wojewódzkiej 834 i 827 na odcinku od S19 do 747, czyli tu do ronda w Bełżycach. My nie mieliśmy jako zarząd powiatu niewiele do powiedzenia. Przekazanie kaskadowe polega na tym, że zarząd informuje nas i my przyjmujemy, chociaż powiem Państwu, że poszliśmy do sądu z uchwałą zarządu z województwa. Niestety przegraliśmy to, no i już. Stanęliśmy przed faktem dokonanym i droga jest naprawdę
w opłakanym stanie, chcąc, mieliśmy składać ją do któregoś z naborów po przeglądzie dokumentacji technicznych, które otrzymaliśmy od Zarządu Województwa na remont tych dróg przejętych. No, nie kwalifikowało się to do złożenia jakiegokolwiek wniosku. Stąd też nie złożyliśmy tej drogi Niedźwica-Bełżyce do żadnego projektu na dzień dzisiejszy, tylko przystąpiliśmy do od nowa do opracowania projektowego wyżej, no, tych obu dróg. Zmieniając trochę parametry techniczne, jak również zmieniły się przepisy, trzeba tam niektóre rzeczy doprojektować, ale to jest historia, to przed nami i w związku z tym, że przejęliśmy te dwie drogi kaskadowo na podstawie artykułu 10 ustawy o drogach, ustęp 5a, który mówi, że my możemy jako zarząd przekazać niżej drogi, które otrzymaliśmy od Zarządu Województwa. Szanowni Państwo, droga 834, w tej chwili numer drogi to jest 2427, to jest droga łącząca dwie gminy. Nie chcieliśmy obciążać gmin tymi drogami, bo my mogliśmy je przekazać niżej bez jakichkolwiek uzgodnień. Nie zrobiliśmy tego. Wybraliśmy drogi o charakterze takim bardziej lokalnym. Ja wiem, że Państwo powiecie, że Kopernika to nie jest taka bardzo lokalna droga. Jest to dawna obwodnica Bełżyc. My to wszystko wiemy. Wiemy, w jakim stanie jest. I Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy Państwo, będąc właścicielem tej drogi, możecie aplikować o różne środki zewnętrzne, w których my w jakimś stopniu będziemy partycypować, bo tak z panem burmistrzem rozmawialiśmy. Nie jest tak, że zignorowaliśmy stanowisko państwa komisji, które było negatywne co do przyjęcia wspomnianych dróg, czyli ulicy Nachmana, Kopernika, Przelotowej i tego jednego z odcinków drogi 2238 w kierunku góry Halinówka, od powiedzmy od ronda do ronda, drugiego ronda, które powstało po wybudowaniu drogi 7-4. My wszystko bierzemy jako zarząd. Proszę wybaczyć mi, że mówię my, a mam na myśli zarząd starostwa. Bierzemy wszystkie aspekty pod uwagę, żeby Państwo mogli w jak najmniejszym stopniu odczuć no, te dolegliwości finansowe. Stąd też nasza bardzo szybka decyzja o przekazaniu wyżej wymienionych dróg, żeby Państwo, mając możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, mogli z nich skorzystać. I to nam między innymi przyświecało przy przekazywaniu tych dróg. To nie jest tak, że my jako zarząd zlekceważyliśmy Państwa. Nie. Wzięliśmy wszystkie aspekty pod uwagę. Nie pozbawiliśmy kategorii drogi w ramach porozumienia, tylko kaskadowo. Stąd też taka, a nie inna forma przekazania tychże dróg. Zarząd w jakimś stopniu będzie, mówię, chciał wesprzeć samorząd Bełżyc w modernizacji. To będzie
etap dalszy, który będziemy negocjować tu z panem burmistrzem, z państwem radnym. Także tak sprawa na dzień dzisiejszy wygląda. Tych czterech odcinków dróg. Ja muszę państwu jeszcze powiedzieć, że po opracowaniu nowej dokumentacji będziemy chcieli złożyć wnioski na drogę, to, którą myśmy przejęli, czyli starą drogę 834, do modernizacji w takim zakresie, żeby odciążyć w ogóle miasto Bełżyce od ruchu zewnętrznego, ciężkiego, czyli wyprowadzić całkowicie ruch ciężkich samochodów z Bełżyc, a temu też służy państwa modernizacja tego ronda przy Bychawskiej. Chcielibyśmy poprowadzić nowym przebiegiem drogi do w kierunku Podola, żeby odciążyć Lubelsko, Kazimiersko, i z tym, że no to jest przyszłość. Tego nie da się, szanowni państwo, zrobić w ciągu jednego roku, ale myślę, że ta kadencja i przyszła to pozwoli na to, żeby mieszkańcy Bełżyc mogli cieszyć się większym spokojem i tak jak ulica Kościuszki została wyremontowana, to już w znacznym stopniu odciążyło część Bełżyc od tego ruchu zewnętrznego. Myślę, że tu z panem burmistrzem będziemy podejmować w dalszym ciągu rozmowy, chociaż no, ciężkie są te rozmowy, bo wszystko to, co dotyczy finansów, każdy patrzy na swoje podwóreczko i no, kołdry jest tyle, ile jest. No, nie da się jej rozciągnąć, naciąga każdy ile może. Aczkolwiek, tak jak na samym wstępie powiedziałem, współpraca układa się dobrze. Myślę, że to dobrze wróży na przyszłość, bo jest jeszcze w gminie Bełżyce sporo dróg do zrobienia. To jest Wronów, Zalesie. W tej chwili w FDS-ie jest droga FDL-u, Fundusz Dróg Lokalnych, droga Podole, Zosin, Babin. Myślę, że lada moment będzie rozstrzygnięcie. To też w jakimś stopniu obciąży państwa budżet, ale to na tym wszyscy korzystamy. Mieszkańcy, to nie jest tak, że starosta robi to dla siebie. Robimy to dla mieszkańców, żeby właśnie skorzystać z tego momentu, w którym można pozyskać środki zewnętrzne, żeby dodatkowo nie obciążać mieszkańców, a jednocześnie podnieść komfort życia tych mieszkańców. Także będziemy tu w dalszym ciągu prosili o różnego rodzaju pomoc, wsparcie, doradztwo, ustalenie przebiegu nowego odcinka drogi, bo tu pójdziemy z RID-em, także te ustalenia państwa planu przestrzennego zagospodarowania, one niekoniecznie na dzień dzisiejszy są kompatybilne z tym, co planujemy zrobić. Ale wszystko jest, myślę, przed nami i jeśli są jakieś pytania, to jeśli nie wyjaśniłem czegoś wystarczająco, proszę pytać, jestem po to, żeby odpowiedzieć. Szanowni Państwo, ja oczywiście chciałbym wyrazić podziękowanie dla pana starosty, że od początku naszej współpracy właśnie praktycznie co roku oddajemy na dwie odcinki drogowe na terenie naszej gminy. Pamiętam, że w ramach pierwszego naboru na niezależnym kandydatu inwestycji na gminę. Teraz bardzo ważna inwestycja po 10 milionowa, bo to jest centrum,
Także też, że tak powiem, z wypowiedzi pana starosty jest ta pozytywna, jeden pozytywny aspekt, który dostaliśmy tej drogi do naszego zagospodarowania. Rzeczywiście, o ile ulica Nachmana jest w dobrym stanie technicznym, to podatka, którą wyremontował, drugi odcinek, może nie istotny, przelotowa, też jest w dobrym stanie technicznym. Tylko nasze wątpienie dotyczyło ulicy Kopernika. Dlatego też tutaj Państwa wspomniał o tej negatywnej opinii. To była taka też korespondencja, którą prowadzimy z zarządem wywiadu na ten temat, abyśmy mimo wszystko mieli tę uwagę, aby spotkać się mimo przyszłości możliwość partycypacji w ewentualnej przebudowie tej ulicy. I to nas bardzo cieszy, że pan starosta to deklaruje, że pan na posiedzeniu rady powiatu takie deklaracje również padły. Także jestem przekonany, że doczekamy się tu również wspólnej kolejnej inwestycji, a możliwość połączenia poprzez tę fabrykę z Podolem też byłaby bardzo ważnym rozwiązaniem komunikacyjnym dla naszej gminy. Także też to gminne zadanie liczę na to, że jak nie w tej, to w tej kadencji przygotujemy dokumentację, aby zrealizować to zadanie. Kolejny. Z mojej strony to tyle, panie starosto, bardzo dziękuję tu za jeszcze dostrzeganie pan, no, naszej gminy i tak dużo inwestycji ulokowanych na naszym terenie. Aha, na zewnątrz. Panie przewodniczący, panie starosto, panie burmistrzu. Dobra. To gdzie mam iść? Do mikrofonu. Panie przewodniczący, panie starosto, panie burmistrzu, szanowni koledzy, koleżanki, szanowni goście. Ja tylko chciałem uczulić na jedną rzecz, że ulica Kopernika, bo tutaj może nie jesteście ani pan burmistrz, ani pan starosta mieszkańcami naszego miasta, ale chcę uczulić, że to jest obwodnica zastępcza, bo w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia na obwodnicy Bełżyc, które jest w ciągu drogi 747, cały ruch w większości jest przekierowywany właśnie ulicą Kopernika. Dotyczy to też pojazdów z niebezpiecznymi substancjami, bo nie zapominajmy, że wcześniej, kiedy ulica Kopernika była właśnie tą obwodnicą, przy skrzyżowaniu Kazimierskiej z Kopernika stał znak właśnie zakazujący wjazdu pojazdom z niebezpiecznymi substancjami do miasta i miały one się właśnie kierować tą obwodnicą. I teraz po otwarciu mostu w Kamieniu natężenie ruchu na tej drodze 747 wzrosło naprawdę dziesięciokrotnie, może nawet dwudziestokrotnie i nie wyobrażam sobie teraz jakiegoś zdarzenia na obwodnicy, a wiadomo, wypadki się zdarzają i ten cały natłok ruchu musi przejechać przez ulicę Kopernika i nie możemy zapominać o tym, żeby utrzymywać ją w jakimś naprawdę rozsądnym stanie, przynajmniej do czasu jakiegoś planowanego remontu, a no w trosce o to, żeby ten ruch był płynny, no to też trzeba pomyśleć o jakimś gruntownym remoncie i tutaj myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy się zająć tą ulicą i też na ulicy, która jest w dalszym ciągu, to jest ten łącznik z ulicą Kościuszki, Przelotowa, tam jest też problem tego mostu, który tonażowo wydaje mi się, że nie zapewnia właściwej obsługi ciężkim samochodom i też trzeba to wziąć pod uwagę, bo to są już stare konstrukcje i w przypadku, tak jak mówię, jakiegoś zdarzenia na obwodnicy będzie cały ruch przekierowany tą drogą i wtedy no ja tylko uczulam, żebyśmy się nie zakorkowali, nie zablokowali. To tylko taka moja uwaga. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, odniosę się troszkę do tego. Szanowni Państwo, ja na samym wstępie nie bez powodu powiedziałem o tym, że będąc właścicielem nieruchomości, drogi, jakby to nie nazywać, można pozyskiwać środki zewnętrzne. Powiat to jest 16 gmin, 800 kilometrów dróg, w tym 54 obiekty inżynieryjne. I my, mając na uwadze wszystkie programy, z których naprawdę korzystamy, ale mając też ograniczone możliwości aplikacji do tych programów, bo możemy składać 2-3 zadania i tyle. Nie możemy wszystkiego umieścić w Bełżycach, z Bełżyc, w swoich działaniach, bo mamy 16 gmin. Także to między innymi powodowało nami, żeby w miarę szybko przekazać Państwu te drogi, żebyście Państwo mogli skorzystać z zewnętrznych środków. I to między innymi dlatego, ja rozumiem Pańską troskę o i mieszkańców, i o stan drogi. Proszę mi wierzyć, odpowiadam za drogi i bezpieczeństwo jest najważniejsze. To nie ma, że możemy sobie z czymś poczekać, ale też mówiłem o kołderce, że ona jest za krótka. Nie da się nadrobić iluś lat zaległości pstryknięciem palca. To tak nie działa. To tak nie działa. Proces inwestycyjny trwa. Szanowni Państwo, Państwo nawet gdybyście chcieli teraz aplikować o jakieś środki jutro, musicie mieć na uwadze, że trzeba mieć dokumentację, etc., nie? Zgody i tak dalej. To wszystko trwa i trzeba się do tego przygotować, a teraz możecie to zrobić w takim standardzie, w jakim modernizację Kopernika, w jakim będziecie chcieli. Bo to jest tak naprawdę droga w mieście. No, jakby nie było, miasto się rozrasta i bardzo dobrze, że mieszkańcy chcą inwestować tu, rozwijamy się. Stąd też, ale też celem było wybudowanie drogi, między innymi most w Kamieniu, jak również przebudowa drogi 747, miało na celu wyprowadzenie tego ruchu zewnętrznego z miasta. No bo do tej pory to wszystko jechało przez Kopernika, jakby nie było. Stąd też no, musicie Państwo zrozumieć to, że my też mamy ograniczone jako powiat możliwości składania wniosków i mamy coś jeszcze, 16 gmin, które musimy ująć w swoim procesie inwestycyjnym. Każdy chce coś zrobić, coś, a gmina Bełżyce jest naprawdę głaskana przez powiat na dzień dzisiejszy. Proszę popatrzeć, mamy dwa miasta na terenie powiatu lubelskiego. Dwie gminy wiejsko-miejskie, tak Bełżyce, jak i Bychawę, staramy się docenić w swoim no, planie inwestycyjnym, ale gminy wiejskie też zasługują na rozwój. No, musimy to pogodzić. Jak jest jeszcze jakieś pytanie, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Wicestarosto, ja tak jako radny tak nie do końca rozumiem, dlaczego ma miejsce pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi nr 23-21L, ulica Kopernika o długości 1940 metrów, jak również tej drogi przelotowej, ona jest krótsza, 650 metrów.
Nie są to drogi, które by stanowiły jakiś problem administracyjny, ale stanowią pewien ciąg dróg powiatowych, prawda? Więc nie są to drogi poprzeplatane między drogami gminnymi, tylko tak jak wspomniałem, jest jeden ciąg dróg. To takie moje jest jedno pytanie. No wiem, i tutaj jeszcze jak słucham pana wicestarostę, no to tak w ślad za tymi drogami to mamy tylko takie obietnice i musimy to uwierzyć. Na takie jakby słowo honoru, że tak się stanie, że tak będzie, że środki zostaną przekazane, że te drogi będą remontowane. I mamy tylko obietnicę i tutaj proszę się nam nie dziwić jako radnym, że my po prostu mamy wątpliwości, czy to jest dla nas, jak dla radnych, dla gminy korzystna taka sytuacja przekazania na tych dróg. Dziękuję. Proszę, pani też. Szanowny panie starosto, panie burmistrzu, ja również, szanowni koledzy i koleżanki, ja również byłam przeciwna przejęciu tym drogą w poprzednim głosowaniu, ale tylko z takiej swojej właśnie własnych przemyśleń, bo ponieważ jestem mieszkańcem miejscowości Bronów, o którym pan starosta zechciał wspomnieć i tam mamy drogę powiatową, która od 12 lat doprasza się. I mieszkańcy, składaliśmy 3 razy już podpisy wszystkich mieszkańców. Ja osobiście je składałam, osobiście teraz składałam również do pana burmistrza w związku z modernizacją tej drogi, bo ona jest w stanie fatalnym. I obawiam się właśnie, no oczywiście musimy uwierzyć panu staroście na słowo. No wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi zawsze o pieniążki, a modernizacja tych dróg, które przyjmiemy, no będzie kosztowna. I stąd moje pytanie, jeżeli zajmiemy się tymi drogami, które przejmiemy teraz, to czy będzie nas stać na te drogi, które są od dawna, że tak powiem, dopraszane i od dawna prosimy o modernizację tych dróg, które no naprawdę od wielu, wielu lat wymagają tej modernizacji. I czy jest w ogóle nadzieja na to, że takie drogi właśnie te dalsze, troszeczkę dalej na samym krańcu gminy, będą w ogóle modernizowane? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, odpowiem Pani na pytanie. Ja chyba z Panią Radną też byłem na tej drodze. Rozmawialiśmy o niej, stan jest mi znany i będziemy... Nie jestem w stanie Pani powiedzieć, czy to będzie w tym roku, czy w następnym. Chcieli zrobić dokumentację i przystąpić do modernizacji tej drogi, bo to jest droga, która łączy 2 powiaty. I tu to jest dodatkowa punktacja też, jak 2-3 samorządy współpracują w pozyskaniu środków zewnętrznych. Także ja proszę o cierpliwość. I tu Pani obawy o finansowanie są słuszne, tak jak i nasze starostwa są słuszne. Szanowni Państwo, my otrzymując drogę od marszałka, przejęliśmy dokumentację, której realizacja byłaby szacunkowo, tak, to opiewała na kwotę około 50 milionów. Powiem tylko tyle. Teraz z Polskiego Ładu 2 powiaty nie dostały, bo tu pan burmistrz miał duże pretensje do nas, że myśmy nie złożyli tej drogi do Polskiego Ładu, a 2 powiaty nie dostały żadnego dofinansowania, bo złożyły po jednym wniosku, to jest powiat chełmski i powiat parczewski, jeden na 50, drugi na 70 milionów. Były po prostu za duże. A złożenie wniosku i uzyskanie jakiejś kwoty zamyka już następny etap do pozyskiwania środków z innych działań. Także, Szanowni Państwo, to są dylematy, przed którymi i my stoimy. Uwierzcie mi Państwo, ja jestem 5 kadencji, 5. kadencję radnym powiatu. W każdej kadencji byłem członkiem Komisji Infrastruktury, która zajmowała się drogami.
Ja większość dróg przejechałem rowerem. Nie wyglądam na rowerzystę, ale jeszcze. Aczkolwiek znam te drogi. I każda droga, bezpieczeństwo jest mi bliskie. No tylko tak jak Państwu powiedziałem, jest 16 gmin, które musimy podzielić, połączyć jakoś. A tu obawy, to jest wszystko, panie radny, kwestia negocjacji dalszych. Ja powiedziałem Państwu, że myśmy wzięli Państwa opinię pod uwagę. To nie jest tak, że pominęliśmy. Były chyba ze trzy rozmowy z panem burmistrzem na ten temat. Niemało do oczu sobie skakaliśmy. No ale no tak, to jest rozmowa o pieniądzach. No. I to jest rozmowa o majątku. Pierwszy był. No, nie będę ukrywał, że korzystne dla nas, jako dla radnych Rady Miejskiej, byłoby przekazanie jakiejś drogi, która jest w tej chwili wyremontowana, prawda? A, no to gdzieś choćby nawet w sołectwie Chmielnik takie drogi się znajdują, a nie taki, bo otrzymaliśmy w tej chwili taki prezent no, w postaci takiej niestety. To jest ciąg drogowy, panie radny. To wspominałem przed chwilą. Tak, a tu jest. Po to zrobiliśmy drogę Kościuszki, krężnica okrągła, żeby ten ciąg zmienić. Jadąc, mając na uwadze zły stan drogi tej przejętej, większość jedzie w tej chwili od Dworzechowa. Po cmentarza skręca w lewo, wyjeżdża z miasta, nigdzie tu nie wjeżdża. I nie jedzie ulicą Kopernika, tylko jedzie dalej do krężnicy, skręca w prawo na 747. Tyle. Na dzień dzisiejszy. Proszę, tak pani też. Panie starosto, moje obawy biorą się stąd, że po prostu od 12 lat już aplikujemy, prosimy i wnosimy prośby. Do poprzednich władz, do teraz, do władz. I właśnie stąd moja ta obawa, że jeżeli będziemy remontować te drogi, to znów te drogi, właśnie taka jak nasza we Wronowie, one znów zostaną odsunięte na plan dalszy. Cierpliwości. Dlatego. Cierpliwości. Proszę mi wierzyć, każdy z Państwa by chciał mieć drogę dobrej klasy koło siebie. Uwierzcie mi, to też jest problem. W mojej miejscowości, przepraszam, że panu wejdę w słowo, w mojej miejscowości jest jeszcze dość specyficzna sytuacja, bo nie mamy ani kanalizacji, ani wody, ani oświetlenia ulicznego. Jest tylko częściowe. Od kilku lat robimy je z funduszu sołeckiego. I nie jest to dogodne, nie jest to dogodne dla bezpieczeństwa mieszkańców. A naprawdę w ostatnich latach ruch na tej naszej drodze powiatowej 2242L bardzo się wzmożył. I stąd też są te moje obawy i mieszkańców również obawy. Także proszę mi nie mieć... Nie, broń Boże, daleki jestem od tego, żeby mieć za złe komuś, kto walczy o swoje. No. Upominam się o to, ponieważ już wielokrotnie składaliśmy pisma i podpisy i z prośbą. I dlatego też mieszkańcy tutaj również uczulają mnie bez przerwy, żebym coś spróbowała zrobić w tej sprawie. Nawet byliśmy wielokrotnie w starostwie, z wizytą, jak kilkoro nas tam się zebrało. No ale oni chcą jeszcze raz jechać teraz znów do starostwa. I dobrze się składa, że pan starosta jest tutaj obecny. Mam nadzieję, jest pan na wizji, że to, co pan mówi teraz o tej pomocy dla gminy po przejęciu tych dróg, że ona będzie faktycznie. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie starosto, szanowni państwo. Tak się składa, że jestem radną właśnie z tego okręgu wyborczego sołectwa Wzgórze, do którego zostały przekazane te dwie drogi, Przelotowa i ulica Kopernika. Na wstępie chcę bardzo serdecznie podziękować panu staroście za wykonanie drogi ulicy Kopernika. Przepraszam, Kościuszki, myślę, że mam w głowie Kopernika. Tak, proszę Państwa, żeby wykonać tę ulicę Kościuszki, no to trzeba zarówno pan burmistrz, jak ja odbyliśmy bardzo dużo rozmów, ale oczywiście ze skutkiem pozytywnym, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
Tam jeszcze nam brakuje wiatra, ale myślę, że powolutku jakoś to dopniemy. Pani starosto, tak się składa, że ja jestem bardzo pamiętliwa. I jak pan starosta tak mi obiecuje, że te drogi tak pomoże nam wyremontować, to mam nadzieję, dlatego że to jest miasto. Ja mam tam szkołę i to jest po prostu teren miasta. I tak jak tutaj kolega wspominał, że właśnie ta ulica Kopernika, to ona właśnie stanowi tą niby obwodnicę, jak coś się wydarzy na ulicy Kościuszki. I cóż mogę powiedzieć? Mam tylko nadzieję, że pan starosta dotrzyma słowa i pomoże nam zrealizować te projekty. Dobrze, proszę, panie burmistrzu. Teraz ja dostałem głos, dziękuję bardzo. Panie Bogusławie, teraz... Ale ja wcześniej dostałem głos od pana przewodniczącego. Ja chciałbym dodać, bo tutaj, żebyśmy też się nie, jakby na zapas nie martwili troszeczkę, bo pani radna troszkę może niedokładnie zrozumiała jedną rzecz, że jeżeli te drogi stały się drogami gminnymi, to będą finansowane z innego naboru i z naboru, który robi gmina. Natomiast starosta dołoży nam ewentualnie udział taki, jak na przykład my dokładamy na drogi powiatowe, a więc 50% wkładu własnego inwestycji. Jeżeli zdecydowalibyśmy się na akurat te drogi i złożyli je do Polskiego Ładu, to one są, to finansowanie nie będzie duże, nie będzie w ogóle problemem dla starosty taką kwotę nam przyznać. Ważniejsze, a natomiast dzięki temu, bo tu dzięki temu można powiedzieć, że starosta oddał część dróg, będzie miał mniej dróg powiatowych do wyremontowania na terenie naszej gminy. W związku z tym bym powiedział, że szanse drogi we Wronowie to wzrosły, żeby szybciej była wyremontowana, niż się pogorszyły, bo tak jakby część tych inwestycji my możemy wziąć jako gmina na nasze barki, natomiast jak państwo wiecie, na przykład Polski Ład jest w tej chwili tak doskonałym narzędziem, że za inwestycję, którą mamy wycenioną na dzień dzisiejszy, ulica Wojska Polskiego z rondem 7 milionów, nasz wkład własny będzie 350 tysięcy. Nie ma takich lepszych programów na dzień dzisiejszy, abyśmy z nich nie mogli skorzystać. Dlatego też to, co wspomniałem państwu, jako że Polski Ład ma być kontynuowany i już w listopadzie ma być kolejny nabór, to będziemy mogli aplikować o kolejne inwestycje i to państwo radni razem ze mną będziemy dyskutować, które inwestycje wprowadzamy do następnego naboru. Tylko że musimy pamiętać, że musimy mieć kompletną dokumentację do różnych zadań, które realizujemy. Przygotowywanie dokumentacji, co pan starosta wspomniał, zajmuje trochę czasu, a po pierwsze trzeba być właścicielem danej drogi czy danej nieruchomości. Więc jeżeli będzie tak, że decyzją naszą będzie, iż ulica Kopernika czy ulica Przelotowa ma być ujęta w naszych najbliższych aplikacjach, to musimy tylko zobaczyć, czy się wyrobimy w czasie z dokumentacjami, które są niezbędne do takiej inwestycji, a równolegle oczywiście, ja panie starosta aż tak bardzo tam nie skaczę do gardła, raczej łagodnie proszę o współpracę i o nasze drogi na terenie naszej gminy. Liczę na to, że w następnym naborze Polskiego Ładu może coś się uda naszego już ulokować. Także to byłoby bardzo ważne, żebyśmy to wzięli pod uwagę. Ale właśnie kwestia dokumentacji znowu, tak? Jak szybko starosta jest w stanie przygotować dokumentację, bo musimy pamiętać, że od momentu otrzymania promesy wstępnej w ciągu pół roku musi być już ogłoszony przetarg na realizację zadania. Czasami dokumentację buduje się, przygotowuje się miesiącami albo latami. Dlatego też nasza bardziej prośba powinna iść w tym kierunku, żeby pan starosta jakby skupił się na projektowaniu dróg na terenie naszej gminy. To byłoby najważniejsze, bo mając projekt możemy wtedy aplikować o różne dofinansowania z różnych funduszy. Dziękuję bardzo. Przepraszam, dziękuję. Panie burmistrzu, gwarantuję, że bardzo dobrze zrozumiałam to, o czym pan mówił, pan starosta mówił i to, o czym pan teraz mówi. Natomiast mam nadzieję, taką bardzo wielką nadzieję, chociaż tą nadzieję mam już od kilkunastu lat, że pierwszą drogą, którą pan złoży teraz do naszego Ładu Polskiego, będzie ta droga we Wronowie. I niech już pan zacznie może swoje dokumentacje jakoś tworzyć, również z panem starostą, bo nie wiem, jak mieszkańcy zareagują. Wybory już niedługo. Dziękuję bardzo. Moi mieszkańcy też proszę. Nie wiem, jak zareagują. Chcę również podziękować za tę drogę.
24R. Uważam, że znacznie poprawił się komfort, jak również bezpieczeństwo na tej drodze. Także jestem bardzo wdzięczny. Wiem, że to jest duża starostwa powiatu, całego zasługa i chciałbym tutaj również podziękować byłemu dyrektorowi, panu Tomaszowi Jabłońskiemu, z którym współpraca nam się układała bardzo dobrze. I za to wszystko dziękuję. Również uważam, że kwestia wiatru w najbliższym czasie się rozwiąże, ponieważ powiat wykona to, co do niego należało. Droga jest wykonana w mojej ocenie należycie. Chyba radni, którzy jeżdżą tą drogą, czytają mi rację. Natomiast jedyna część na obrad to nadal ten wiat, ale to jest w zakresie naszym, a nie państwa. Także bardzo panu serdecznie dziękuję. Ja tylko jeszcze, aby jeszcze powiem co do ulicy Przylotowej, że tam jest most. Co roku, na początku roku, w lutym, marcu jest nabór wniosków przez Ministerstwo Infrastruktury na modernizację obiektów infrastruktury technicznej i powiat dzięki temu już 12 mostów wyremontował. Co roku można składać wniosek, tylko że no w tej chwili państwo możecie przystąpić już do opracowania dokumentacji technicznej, a podpowiem tylko tyle, że to nie jest tylko sam obiekt mostowy, to jeszcze i kawałek drogi można przy tym wyremontować, odnowić, bo to jest remont, zadanie się tak zawsze nazywa remont mostu i drogi dojazdowej. My przy jednym zadaniu jako powiat wyremontowaliśmy most 5,5 km drogi, bo to było w ciągu. Także to były takie krótkie odcinki drogi dojazdowej. No to panie burmistrzu, trzeba składać projekt na most i będzie przygotowany. Najpierw trzeba dokumentację opracować, także jeśli... Przepraszam, proszę jeszcze radny. Ja... tylko 1,5 km tej drogi, także myślę, że może jakieś środki nie byłem u pani radna. No, chętnie bym zrobił, no, tylko... Proszę. Panie przewodniczący, panie starosto, ja mogę troszeczkę mi sprawić informacyjnie, nadmienić, ponieważ pan starosta i tutaj koledzy radni poruszali temat drogi 747, przy którym ja mieszkam, moi mieszkańcy. Jest to droga oczywiście wojewódzka, ale nawet pan wspomniał dziś w wypowiedziach, co pan bardzo wypowiedział, że nie zawsze. Nie zawsze jest posiadanie takiej dobrej drogi też. Tylko same superlatywy z tego powodu. Szanowni Państwo, radni to wiedzą, ale mi chodzi tylko o informacje, którą pan starosta bywa gdzieś tam wyżej, na wyższych szczeblach, rozmawia o takich problemach też również województwa i dróg przebiegających przez tutaj gminy. 747 droga wybudowana, bardzo ładna, bardzo ładne ścieżki rowerowe. W tej chwili ona praktycznie staje się autostradą, tak potocznie mówiąc. Nie ma praktycznie dnia, żeby nie było zdarzenia drogowego, żeby nie było wypadku, żeby nie było kolizji. To może policja potwierdzić. Jest bardzo ładna droga, bardzo ładne chodniki. Tylko o co chodzi, panie starosto? Jak będzie pan właśnie bywał gdzieś na jakichś rozmowach z wojewodą, z zarządem może województwa, gdzieś będą te sprawy poruszane. Ona jest praktycznie autostradą i tam ktoś nie pomyślał wtedy projektując, jest dwa wąskie pasy ruchu, jest zdarzenie drogowe, jest na przykład, jedzie ciągnik rolniczy, gdzie bardzo zurbanizowana jest ta te trzy miejscowości, Wojcieszyn, Marcin i Podole. Tutaj jest nawet sołtys też z Podola i tam się coś stanie lub jedzie koparka, ciągnik rolniczy, ja już nie mówię o wiośnie i żniwa, gdzie są roboty takie polowe, typowo związane z gospodarstwami rolnymi, powstają 2-3-kilometrowe zatory drogowe. Nie można wyprzedzić, nie można przejechać, a no wiadomo, ciągnik, maszyna również ma prawo się poruszać po takiej drodze publicznej, jest zarejestrowana. Też rolnicy odprowadzają podatki różne i składki, płacą ubezpieczeniowe na drogi. I chodzi o to, że tam po prostu nie ma takiego jakiegoś pasa wąskiego, żeby ta maszyna mogła jechać bocznym torem, a inni mogli wyprzedzać. A to wszystko wiąże się z bezpieczeństwem, że wiele osób zdesperowanych, śpieszących się właśnie do pracy, jadących, ja obserwuję to nawet codziennie, dwukilometrowe zatory drogowe i nie ma gdzie wyprzedzić. Droga praktycznie wszędzie jest ciągła linia, nie ma wyprzedzania. Jedyny odcinek tam w okolicach Pawlina, to tam się odbywają wtedy swoiste wyścigi drogowe. I wypadków, co może pan sobie sprawdzić, zdarzeń drogowych jest masa, po prostu masa. Także taka tylko informacja do pana starosty, bo to nie wiąże się do pana z żadnymi kosztami. Szanowny panie radny, panie przewodniczący,
Ja przekażę pańską sugestię staroście, ponieważ starosta Anton jest w Radzie Bezpieczeństwa przy marszałku. Także przekażę pańską sugestię, żeby czy ewentualną jakąś rozbudowę. Tam nawet jest miejsce chyba na jakąś drogę serwisową. No, tak swego czasu zaprojektowano, tak jest. Bardzo dobrze, że jest ta droga w ogóle modernizowana, aczkolwiek można było trochę inaczej to zrobić. Tu zgadzam się z panem. Tym bardziej, że teren, po którym się poruszamy, jest dość dobrze zurbanizowany, teren zamieszkały, dom pomocy. Wszystkie znam, jeżdżę dość często. Obiecuję przekazać sugestie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli będzie możliwość, zapraszam do starostwa. Jak są jakieś sprawy do przekazania, pani sekretarz, pan burmistrz, także jesteśmy w ciągłym kontakcie. Bardzo proszę informacje. Na tyle, ile będziemy mogli, będziemy gminę Bełżyce i jak również miasto Bełżyce wspierać w naszych działaniach. Także dziękuję państwu serdecznie. Dziękuję panie starosto. Zamykam punkt 5, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały. Później. Państwu pozwolę, że ja już z państwem się pożegnam. Życzę spokojnego weekendu, dobrej pogody. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy nawzajem. Panie przewodniczący, do widzenia. Do widzenia. Nie. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 35 łamane przez 360 łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Proszę o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w związku z tym, że otrzymaliśmy uzupełnienie subwencji ogólnej na kwotę 1 675 071 oraz jeszcze zwiększenie dotacji na przeciwdziałanie COVID w wysokości 3000. Jest konieczność wprowadzenia tych kwot do budżetu, jak również zmian w zadaniach inwestycyjnych. Państwo dostali informację szczegółową na ten temat. Przedstawiałem to również na połączonych posiedzeniach komisji. W związku z tym całą kwotę, która jest z subwencji ogólnej, jest przeznaczona na wydatki bieżące, na plany finansowe jednostek budżetowych, szkół, szkół niepublicznych. Między innymi również zabezpieczono środki na powinny już wystarczyć do końca roku na utrzymanie dróg, na akcję zima, na energię elektryczną i tym podobne. Natomiast w związku z tym, że rozstrzygnięto przetargi na niektóre zadania, jak również zadania, które trwają w trakcie ich realizacji, okazuje się, że należy dokonać pewnych korekt, a jak Państwo słyszeli, już dostaliśmy dofinansowanie na przebudowę ulic Krakowskiej Zielonej i Małej, ale faktyczna realizacja tego zadania i tak będzie w przyszłym roku. W związku z tym proponuję zmniejszyć o kwotę 499 tysięcy to zadanie z przeznaczeniem na poszczególne wydatki, które są u Państwa wymienione, jak również w załączniku inwestycyjnym. A więc 120 tysięcy na pozycję 3.2 to jest przebudowa drogi gminnej na działkach w kolonii Chmielnik, a więc jest to ten odcinek drogowy, który, jak przypominam, składaliśmy również do Funduszu Gruntów Rolnych, do finansowania do Urzędu Marszałkowskiego. Wtedy złożyliśmy dwa wnioski. Jeden nasz wniosek został uwzględniony, była to budowa drogi w Zalesiu, natomiast ten jakby nie dostał dofinansowania. Zasadą zresztą było, że marszałek przyznał dofinansowania tylko na jedną drogę. W związku z tym postanowiliśmy wprowadzić to zadanie do własnego budżetu. Jest rozstrzygnięty przetarg, natomiast aby wykonać połowę tego zadania inwestycyjnego, bo nie będziemy chcieli robić już całej projektowanej drogi, tylko jej część, potrzebujemy dołożyć 120 tysięcy. W pozycji 3.3 przebudowa drogi gminnej w miejscowości Matczyn, podobna
powiedzmy, sytuacja jest to już, jest ogłoszony teraz przetarg, jeszcze nie rozstrzygnięty, ale kosztorys na to zadanie jest znacznie wyższy niż pierwotnie mieliśmy zaplanowane w budżecie, dlatego aby móc potem szybko przystąpić do realizacji bez konieczności zwoływania kolejnej sesji, bo już widzimy końcówka roku i końcówka zadań drogowych, asfaltowych przed nami, w związku z tym proponuję dołożyć do tego zadania 100 tysięcy, aby w niezakłócony sposób to zadanie zrealizować. Pozycja 3.13 to jest modernizacja drogi gminnej w Błoniach, Krężnica Okrągła. To jest to, co Państwu mówiłem, że no w trakcie budowania tej drogi okazało się, że część, odcinek drogowy pomiędzy ulicą Wzgórza, więc granicą administracyjną miasta, a już Krężnicą Błonie, nie został ujęty w żadnym projekcie, w związku z tym ten kilkudziesięciometrowy odcinek chcemy spróbować jeszcze wykonać w tym roku i ewentualnie połączyć te dwie drogi, tą nową budowaną przez nas z tym odcinkiem drogi asfaltowej, który jest już od dawna tym wąskim, jak wiecie Państwo, chyba dwumetrowym, który ma być też w przyszłości poszerzany. Dlatego również podobna sytuacja w tej chwili. Chciałbym zabezpieczyć dodatkowo na tym zadaniu 100 tysięcy, aby ta część została zrealizowana, jak również niewykorzystane środki na zadanie główne zostaną przeznaczone już na zakup kostki brukowej do zrealizowania tego kolejnego etapu. Jak Państwo pamiętają, poszerzenie tej drogi w Krężnicy Błoniach będzie wbudowane w kostce ze względu na to, że pod spodem przebiega linia gazowa. Zadanie 3.20, proponuję dołożyć tam kwotę 30 tysięcy. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu wyboru wykonawcy i na to zadanie jest konieczność dołożenia tego zadania. Wcześniej mieliśmy tam środki na projekt, no nie wiedzieliśmy, jakie będą kosztorysy ostatecznie. W tej chwili mamy już ten kosztorys, więc na to zadanie proponuję dołożyć również 30 tysięcy. Kolejna pozycja to jest 3.13, już mówiłem, tak? 3.20, o tym wspomniałem, może już tak na skróty, 3.24. Mianowicie przebudowa ulicy Bednarskiej. Również jesteśmy po rozstrzygniętym przetargu, natomiast kwota zabezpieczona na uzupełnienie, tutaj frezowanie tej części, jak również uzupełnienie już nowego asfaltu, tutaj częściowo przebudowanie chodników, jest niewystarczająca, w związku z tym też proponuję przesunąć na to zadanie środki. Kolejne zadania dotyczą przebudowy i modernizacji budynków OSP. Są to najczęściej zadania, które są w trakcie właśnie realizacji, które jeszcze możemy w tym roku uzupełnić, jeśli chodzi o tutaj wnioski Państwa sołtysów, czy też głównie sołtysów, ponieważ mamy tutaj do czynienia, praktycznie wszystkie te środki są przeznaczane w tej chwili na adaptację świetlic, które funkcjonują przy OSP, czy też ewentualnie już prezesów straży, a więc zadanie, proszę Państwa, 6.2. Przebudowa remizy starej wierzchowiska, dodatkowe 6 tysięcy na system ogrzewania. OSP Jaroszewice, dodatkowe 8 tysięcy również na system ogrzewania. Przebudowa budynków KSZU na pewne pilne wydatki, które są przewidziane. 6.6. Przebudowa pomieszczeń we Wronowie, dodatkowe 4 tysiące na zaistniałe tam okoliczności. Pozycja 6.8, kolonia Chmielnik, w związku z tym, że trwają tam prace ziemne przed ułożeniem kostki, to ten, powiedzmy, pierwotnie zaplanowane uzupełnienie tego budżetu okazało się niewystarczające. Proszę również o dwa przesunięcia, mianowicie pozycja 13.2, to jest budowa świetlicy w miejscowości Płowizny, w związku z tym, że no, zaistniała taka możliwość dzięki temu dofinansowaniu, a wniosek w tej sprawie tutaj też pani sołtys złożyła na przyszły rok, ale jestem zdania, że moglibyśmy spróbować ten budynek zamknąć na zimę. To pozwoliłoby z funduszy sołeckich kolejnego roku realizować kolejne zadania już w zamkniętym budynku, nawet w okresie zimowym, a więc to będą środki przeznaczone na zakup stolarki okiennej i drzwi. I również pozycja 15.2, ponieważ już jak Państwu mówiłem, rozpoczęła się modernizacja, izolacja hali sportowej
I potem będzie tam budowana kostka. No i ostateczne kosztorysy, które zostały złożone przez wykonawców, są nieznacznie wyższe niż kwota zaplanowana w tym całym zadaniu, dlatego również proponuję dołożyć na to zadanie 10 tysięcy. I to chyba są najważniejsze rzeczy, które Państwu chciałem przekazać. Nie wiem, czy tam jeszcze mamy te korekty w Fundusze Sołeckim, czy nowe nie wpłynęły. Nie wpłynęły nowe wnioski, bo w uzasadnieniu wpisaliśmy to Państwu, bo myśleliśmy, że jeszcze może jakieś ostatnie korekty z funduszy się pojawią, ale tutaj skarbnik potwierdza, że nie wpłynęło. Również dokonano korekt w załączniku w zadaniu ponadnarodową mobilność uczniów, ale to już są, powiedzmy, jakieś tam drobne korekty wynikające z przeliczeń, bo to były wydatki akurat realizowane w walutach innych i należy ją dostosować do bieżących kursów. Także, Szanowni Państwo, z mojej strony tyle. Bardzo proszę o poparcie tych zgłoszonych przeze mnie zmian. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o przedstawienie opinii. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja tak gwoli przypomnienia. Panie Burmistrzu, na jakim etapie jest wykonywanie dokumentacji odnośnie tego odcinka ulicy Wzgórze w kierunku kościoła od Przelotowej? Bo mi się właśnie mieszkańcy pytają, a tam były przeznaczone pieniążki z Funduszu Sołeckiego i właśnie chciałam uzyskać informacje, bo nie wiem, co mam odpowiadać. Szanowni Państwo, Pani Radna, przygotowywany jest przetarg na ogłoszenie tego zadania. Prawdopodobnie na początku listopada zostanie ogłoszony. Przetarg zakłada dwuetapowe rozliczenie dokumentacji technicznej. Także pierwsza część tego etapu będzie jeszcze rozliczona. Te fundusze sołeckie będą rozliczone jeszcze w tym roku. Natomiast następna główna część tych wydatków projektowych będzie rozliczona w przyszłym roku. W związku z tym powinniśmy ten fundusz bez kłopotu wydatkować zgodnie z przeznaczeniem. Nie widzę więcej pytań. Informuję, że mamy kworum. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o zamknięcie głosowania i podanie. Było. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę nr 35/360/2020 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok została przyjęta większością głosów. 11 za, 1 wstrzymujący się, 3 osoby nie głosowały. Zamykam punkt 6, przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 35/361/2020 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o przedstawienie i uzasadnienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,
przed chwilą podjęliście Państwo poprzez podniesienie ręki wolę przyjęcia zmian w budżecie. Proszę również o zaakceptowanie stosownych zmian wynikających z tych też zmian w budżecie do wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o przedstawienie opinii. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Informuję, że mamy kworum. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę nr 35 łamane przez 361 łamane przez 2020 Rady Miejskiej w Gorzycach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta większością głosów. 10 za, 1 wstrzymujący się i 4 osoby nie głosowały. Zamykam punkt 7 i ogłaszam przerwę i zapraszam radnych do sali kinowej na dół na chwilę. Jadziu.
wznawiam obrady po przerwie. Ze względu na skomplikowane podejście do uchwał, które mieliśmy teraz podjąć, niejednoznaczne też tutaj stanowisko wszystkich radnych, ogłaszam przerwę w obradach do dnia 10 listopada do godziny 13. Tylko powiedz o obowiązkowej obecności. I prosiłbym, żeby 10 listopada radni wszyscy stawili się na obradach. Żeby byli fizycznie, nie... Cała piętnastka. Nie zdalnie. Nie online. Dziękuję bardzo. To może będzie. Zobaczymy. Aha, jeszcze można.